Hello! Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, czy warto unikać kłótni w związku, czy nie warto. Myślę, że spokojna dyskusja przyniesie o wiele większe owoce niż same krzyki i emocje. I ponoć zgadza się ze mną, jak mówią badania, aż 85% Polaków, którzy właśnie są za spokojną rozmową z partnerem. No a jak to wygląda w rzeczywistości? Zapraszam. Ostatnio mówiłam wam, że co jak co, ale na pewno nie jestem za krzykiem. Jakakolwiek by to nie była rozmowa, o jakiejkolwiek sprawie, nigdy nie krzyczę i nie chcę, żeby na mnie krzyczano. A jak się okazuje, 45% Polaków, mimo że aż tylu chce spokojnych rozmów, jednak nie wytrzymuje i krzyczy. Najczęściej są to, przyznajmy szczerze, kobiety. Dlaczego spokojna rozmowa z partnerem jest bardziej efektywna? No chociażby dlatego, że wtedy nie jesteście targani emocjami i nie skupiacie się na swoich uczuciach, oskarżeniach, ja zawsze, ty nigdy, tylko skupiacie się na konkretnych faktach, spostrzeżeniach waszych, opiniach. Dlatego, kiedy coś nie podoba się tobie w twoim partnerze, po prostu mu to powiedz. I w ten sposób, jeżeli mu jasno nadasz komunikat tak, żeby on ciebie zrozumiał, no na pewno unikniecie kłótni. Metoda nazywa się UFO. UFO dlatego, że składa się z trzech etapów, tak jak są trzy literki. U jak uczucia, F jak fakty, O jak oczekiwania. Kiedy chcesz zwrócić uwagę swojemu partnerowi, zacznij od powiedzenia o swoich uczuciach. Czyli o tym, co konkretnie w tobie się działo, co takiego odczuwałeś, kiedy on robił to coś złego. Jaki to miało na ciebie negatywny wpływ. Następnie fakty. Powiedz dokładnie, co takiego twój partner robił, jaka to była sytuacja, jakie okoliczności tego zdarzenia. Po prostu narysuj mu to wszystko, żeby on miał przed oczami konkretny fakt, który ciebie zabolał. Na końcu oczekiwania. Powiedz, jak chciałbyś, żeby następnym razem twój partner zrobił. Dokładnie powiedz, jakiego zachowania oczekujesz. W sposób unikasz tego typowego ty zawsze, ty nigdy, które tak naprawdę nie daje twojemu partnerowi szansy do zmiany, skoro on i tak wie, że tak robił, robi i według ciebie będzie dalej robił, bo tak jest po prostu zawsze, no to niestety, no, raczej w ten sposób zmiany nie wyegzekwujesz. Dzięki temu nie będzie czuł się atakowany i nie zacznie się wycofywać, a wręcz przeciwnie, kiedy ciebie zrozumie, wyciągnie do ciebie rękę. Kiedy w tej metodzie UFO najpierw mówisz o tym złym zachowaniu, a następnie o tym dobrym, którego oczekujesz, dzięki temu twój partner widzi ten negatywny i ten pozytywny punkt i łatwiej mu będzie wytyczyć drogę między jednym a drugim. I z pewnością, jeżeli ciebie zrozumie, to pójdzie tą drogą. Tak, żeby uniknąć kłótni, trzeba też unikać tych głupich rozmów o niczym, w których od słowa do słowa i można zajść naprawdę za daleko, można bardzo łatwo się zagalopować i myślę, że o tym dobrze wiecie. Ale wiecie co? Jest mowa o tym nawet w Piśmie Świętym. Ostatnio natknęłam się na taki fragment. Unikaj głupich i niedorzecznych dyskusji, pamiętając, że zazwyczaj prowadzą one do kłótni. No, Pan Jezus zna się na rzeczy. Od razu przypomina mi się, jak ostatnio z moim chłopakiem pierwszy raz pokłóciliśmy się o pieniądze. Jak zdaliśmy sobie z tego sprawę właściwie, co my wyprawiamy, to zaraz się opamiętaliśmy. No bo jak taka głupia rzecz jak pieniądze może próbować niszczyć to wielkie uczucie po prostu, które nas łączy. A więc dziś życzę wam, żebyście ze swoimi połówkami unikali tych głupich dyskusji. Między innymi może przy pomocy tej metody UFO, którą polecam. Pa, pa!